10. Środowiskowy Plener Malarski naszej grupy malarskiej, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury. Mamy zajęcia każdy poniedziałek. No i żeby zwieńczyć jakoś te zajęcia całoroczne, to co roku wyjeżdżamy właśnie na plener malarski. Który raz już na plenerze środowiskowym? 9. Jestem po raz 9. Nie byłam tylko na pierwszym. Jest już mój 7. plener. Jestem już na 5. plenerze. I byliśmy w Hołownie i w Mielniku. A tutaj naprawdę jest tak sympatyczna i obsługa, i sympatyczne tereny. Właściwie w lesie jest plener. W zasadzie to miejsca się zmieniają. Tutaj jesteśmy 4. raz w Krzymoszycach. Natomiast samo takie wezwanie, powiedzmy, do jakiejś takiej działalności malarskiej, no to malujemy to, co każdy uważa, że potrzebuje, czy chciałby namalować. Trochę się ludzie zmieniają, ale jest część, która jest od początku i od początku jeździ, także już się bardzo dobrze poznaliśmy. Każdy wybiera temat, każdy sam pracuje, wybiera sobie technikę, będą to akryle, czy farby olejne, a pan Andrzej udziela nam wskazówek, czy to jest dobre, jak to jest z perspektywą i no takie już techniczne sprawy. Owocem tego są nasze prace, jest ich coraz więcej, aczkolwiek to nie chodzi o to, żeby ich było dużo, ale żeby one były dobre. Więc wydaje nam się, że z roku na rok jednak ta technika jest coraz lepsza, a to dzięki naszemu instruktorowi, panu Andrzejowi Szczerbickiemu. W każdym razie namalowaliśmy tutaj wspólnie ponad 40 obrazów. Zrobiliśmy taką poglądową, szybką wystawę, tu ona jest w tle. No i ta wystawka jakby pokazuje, że nie próżnowaliśmy mimo zmiennych warunków pogodowych, ale ogólnie wcale nie było tak źle. To jest przekrój bardzo duży. Jednej osoby już nie ma, bo pan Piotr Krukowski musiał do pracy już wyjechać, bo tu większość osób to są osoby pracujące. Są różni ludzie, jest pani ekonomistka, jest pani jest pielęgniarka, jest pani psycholog, no różny przekrój społeczny. W większości są to panie: Jagoda Patkowska, Beata Plińska, Ewa Gaszewska, Elżbieta Kamasa, Maria Kuczborska, Halina Paprota, Anna Rzedzicka, Piotr Krukowski, no i ja, Andrzej Szczerbicki. To są amatorzy wszystko, ale z dużym stażem już malarskim, bo tu niektóre osoby na zajęcia chodzą do nas powyżej 10 lat już, także to już jest jakiś staż, no i pracuje intensywnie i to daje rezultaty. Też jest cechą charakterystyczną naszej grupy, że już no, zdążyliśmy się zaprzyjaźnić ze sobą, poznać na tyle dobrze, że możemy pośmiać się, pożartować i wiemy, co potrzebujemy, co wspólnie nas cieszy, co nas raduje, co sprawia nam przyjemność, więc jest to bardzo dobry sposób na odpoczynek. Blisko domu, także w tym wypadku dobrze, bo gdybyśmy gdzieś wybrali dalej Polskę, to pewnie byśmy nie wyjechali w tym roku, a tak to bardzo dobrze. No czujemy się świetnie, bo jesteśmy tu już po raz 4, także świetnie znamy gospodarzy, oni nam stwarzają świetne warunki. Zapraszamy na wernisaż, na pewno będzie wszystko wiadome dużo wcześniej, ale planujemy go około 20 listopada, bodajże tam wstępny jest termin 23 listopad, także na pewno to ogłosimy i wszyscy zainteresowani będą wiedzieć. Zgrana grupa, kierownik artystyczny, piękne miejsce, no chyba wszystko, czego artysta tak jest, potrzebuje. Tak, to jest tak. Wolność taka. My przyjeżdżamy tutaj, szukamy sobie inspiracji swoich. Jest taka odskocznia od codzienności, zupełnie zajmowanie się czymś innym niż takie codzienne doświadczenia. To dla mnie osobiście to jest bardzo duży odpoczynek. Ja głównie maluję kwiaty, przyrodę, drzewa. No i mam ogromną frajdę. I to jest fajne, bo jesteśmy po prostu tacy sami ze sobą. To w dobie tego takiego stresu nam jest bardzo potrzebne. To jest pełny odpoczynek.